Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Czekaliście na Skyrimka, nieprawdaż? Wiem o tym, że czekaliście. Ło, tam jaki smok przyleciał. O kurwa. Bijemy go? Atakuje jakieś zwierzęta biedne. Oj, chyba ucieka. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To był ten, kurde, główny zły smok chyba, nie? I on ożywia te smoki. Kurwa, ucieka. Ślizga się. Łatwiutki. Jakiś bandyta się tam czai. Człowieku, przed chwilą pokonałem smoka. Dobra, tak czy siak, my chcieliśmy tu giganta zabić, kurde. No dobrze, poszedłem nawet, ha. Okej, ale ja się chyba nie patrzę w jego stronę. Tak, ten gigant będzie gdzieś tam. No, gdzieś tam. Dobra, to zabijmy go. Dobra, to zabijmy go. Ach, ten mój Skyrim, kochany, ja pierdolę. Ale Morrowind też. Tylko musiałby być overhaul, bo ta kurde grafika to chyba by mnie zabijała. W ogóle remaster, nie? To byłby kurwa pomysł. Ale to nie chyba. Ale po co robić remaster, jak będzie gorszy niż kurde modyfikacje? Rozumiem cię, Bethesdo, rozumiem. Tutaj musimy zabić dla Jarla. To musi być on. To musi być ten gigant. Witaj, przyszedłem po nagrodę za twoją głowę, wybacz. Ale muszę cię zabić. O kurwa, mamuty się wściekły chyba. Może sobie konia kupię. No nie wiedziałem, że taki będziesz ciężki. Do zabicia, wiesz? O, zajebiście, Lydia, uważaj. Chodź, dawaj. Musimy go odciągnąć od tych mamutów, jeśli się da. To by było najlepsze. Ale mi jebnął raz i do widzenia, ej. Te mamuty stoją po jego stronie, nie? Kurde, myślałem, że to będzie takie, a tam przy okazji. Wiesz co zrobię? Będzie tak, to będzie taka taktyka. Ale mi jebno, ja pierdolę.
Pipira papara. Jest porobione. Trzymasz się? Ona chyba lepiej ode mnie uzbrojona jest, oprócz tej kurde mojej buławy cały czas. Dobrze, żeśmy trafili z tym, kurde, nie? Z tym, z tą buławą, z tym zadaniem. Dobra. To możemy... W sumie to on tu ma, kurde, kufer jakiś chyba, nie? Z reguły. Ale coś nie widzę. Lipa, co? Ktoś na ciebie zlecenie da, kurde. Tak samo są na przykład ci zabójcy na zlecenie. Co to za dziwne drzewo? Zabójcy na zlecenie, nie? A w dzisiejszych czasach to nie jest, kurde, wiecie. Jakby to powiedzieć. Nie, nie widzę tu żadnego kufra. W dzisiejszych czasach to po wszystkim mogą znaleźć, co nie? Tylko muszą mieć tak. Przychodzą na miejsce zbrodni. Albo śmierci po prostu, czyjeś. Jeżeli jest podejrzenie zabójstwa, no to przeszukują tak dokładnie, nie? Szukają jakiegoś DNA. No i kurde, po włosie, nie? Włos to i tak jest chyba zajebiście dużo. Nie wiem, czy nie... Nie wiem po czym, kurde, tam... Oczywiście w jednym miejscu może być wiele takich włosów, wiele takich jakby... O, tu jest jakaś jeszcze... Co to jest? Okej, no wejdźmy. Wiele jakichś ku... Aha, o jest. No dobra. Sorry, ale... Lekki pancerz mi aż wzruszył. Zależy, gdzie się co wydarzyło, ale na przykład dajmy na to... Ogólnie jestem na dwa strzały, więc lepiej, żeby Lidia to przyjmowała, nie? Jest, przychodzą policjanci w jedno miejsce i znajdują na przykład, nie wiem, mogą z, nie wiem ile, nawet z 10 różnych DNA znaleźć, nie? Także to jeszcze nie rozwiązuje sprawy. Potem szukają podejrzanego jakby, nie? I dlaczego akurat jego powinni sprawdzić, na przykład przychodzą do kogoś i... Mówią, że no ten koleś miał jakiś tam motyw, dajmy na to, nie? Więc to mógł być on. No i sprawdzają, czy to jego DNA tam było. Czy jedno z tych, które znaleźli, to jest jego, nie? No i dajmy na to, że znaleźli, nie? Ale to jeszcze też o niczym nie świadczy, tak w 100%, no bo... Nie wiem, mogło... Jakoś tam się do... Może on tam był kiedyś, ale... Ja nie wiem, jak to działa, nie? Może... Nie wiem, jak długo to się utrzymuje, taka rzecz, która... Że ty na przykład przychodzisz gdzieś... I nie wiem... Po twoim ślinie, z twojej śliny DNA biorą, czy co? I nie wiem, żeś tam był i gadał, ale jak długo to się utrzymuje, że oni mogą cię jeszcze tam znaleźć, to twoje DNA? Kiedy, na przykład, jak ty byłeś tam rok temu, no to już chyba cię nie znajdą, nie? W sensie, że twojego DNA w tym miejscu, chyba, że nie wiem, co tam zrobiłeś, kurwa, w tym miejscu, nie? Chyba jakoś tak to działa.
Ale nawet jeżeli znajdą jedno z wielu, to jest twoje, no to wtedy szukają dalej. Dlaczego ty miałbyś to zrobić? Jakichś dowodów więcej, nie? Ale to już jest chyba dużo, w sensie, że... No miałeś, powiedzmy, motyw, nie masz alibi i znaleźli twoje DNA. No to... No to już jest chyba dosyć dużo, nie? Aczkolwiek, no nie wiem, to wciąż jeszcze nie wyklucza innych osób. Chyba, że właśnie wykluczą, wszystkie inne osoby są kompletnie wykluczone, ale ja się nie znam, nie? Ja tylko sobie gdybam. Ale ja dalej uważam, że to nie jest wystarczający dowód, że wiesz... Na przykład znaleźli 10 różnych DNA, w tym twoje, i na przykład 9 osób było gdzie indziej, i w ogóle mają alibi, i nie mieli jakiego, może tam z dwie inne miały motyw, ale mają alibi, albo w ogóle nie mieli motywu, nie? A oni twierdzą, że ty miałeś jakiś tam motyw i kurde, że mogłeś mieć motyw na przykład. I tego. No i jest tam tu twoje DNA i nie masz alibi, że na przykład... Nikt nie... Nie masz alibi, czyli nikt nie potwierdzi, że byłeś gdzie indziej, mimo że oczywiście mówisz, że byłeś gdzie indziej, nie? Ale nikt tego nie potwierdza. Czyli według nich już nie masz alibi, tak? Czyli nie masz alibi w ten sposób, jest twoje DNA i oni uważają, że miałeś motyw, bo coś tam na przykład. To dla mnie to jest dalej za mało. Bo to mógł być jeszcze ktoś inny, kto, nie wiem, nie zostawił swojego DNA tam. Po prostu. To jeszcze nie ten, no to jest, dla mnie to jest za mało, nie? Jakbym ja za to poszedł siedzieć już na przykład, to ja pierdolę, to tragedia po prostu, nie? W sensie, że oczywiście jestem niewinny, jeszcze weźmy to pod uwagę, no bo oczywiście, że jestem niewinny, nie? Ale, bo na przykład może to był właśnie płatny zabójca, który się do, jakoś tam, nie wiem, kurwa, zrobił, że jego DNA tam nie zostało. No wiadomo, że on nie miał motywu, nie? Tylko ktoś mu zapłacił. I oni po prostu tego nie odkryli, dlaczego, wiecie. Dlaczego zostało zlecenie na tą ofiarę z ten. Po prostu oni tego jeszcze nie odkryli, nie, że tego nie było, tylko nie odkryli tego, nie? Chuj, moje tam DNA tam było, no bo coś tam. Ale nie było jakiegoś, wiecie, na przykład mojej krwi, czy ja nie mam żadnych śladów walki, czy coś. Zabierz ją ode mnie. To jest moim zdaniem za mało. Nie mówię, że ktoś by poszedł już siedzieć za to, bo to jest tam sprawa specjalistów, a nie moja. Zwykłego człowieka w tej kwestii. Nie sposób wyrazić słowami, ile to znaczy dla miasta. Nie wiem, jakby to było, nie? Ale wciąż nawet taki, kurde, seryjny, znaczy nie seryjny, tylko płatny zabójca wciąż na pewno nie ma łatwej pracy, nie? Że na przykład znaleźli DNA, ale nieznajome, nie? No i to był właśnie ten płatny zabójca na przykład. Albo nie znaleźli jego DNA, bo już jest tak zajebisty w swojej robocie, że ogarnia nawet to. Ale na pewno jest im trudniej, jeżeli jeszcze są tacy, kurde, pewnie jeszcze są gdzieś tam na usługach jakichś, nie? Na pewno są w takich, kurde, państwach, gdzie nie jest tak to rozwinięte, nie? Ta kryminalistyka, jakieś tam, nie wiem... Nie wiem, tam gdzie się w to nie bawią po prostu, bo nie mają na to pieniędzy na przykład, nie? Dobra, obóz Świętego Drzewa jest bezpiecznym miejscem, gigant nie żyje. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Stówka. Mojego pobytu w smoczej przystani. Dobra, teraz chciałem do Kowala iść, ale najpierw jeszcze tutaj zerkniemy, czy mogę gościowi coś sprzedać. Najpierw, czy mogę coś zdjąć. Wiecie, na przykład w takich krajach jak dobrze rozwiniętych, takich jak europejskie w większości, pomijając daleko wschodnią Europę i Bałkany, bo tam chyba jeszcze nie wszystko jest tak, kurwa, najlepsze, nie? Najlepiej. No to już u nas i w innych państwach to jest to rozwinięte bardzo, nie? Przybywasz do smoczej przystani, by przedyskutować... Na przykład mogę wam powiedzieć, że na Ukrainie nawet na przykład jest tak, że... Jeżeli ktoś cię na przykład dokucza przez internet i tak dalej, to oni się tym... Ja z tego, co rozmawiałem z koleżanką z Ukrainy, nie? To ona mówi, że na Ukrainie się tym nawet policja nie zajmie, nie? Oni się tym nie zajmą, nawet się za to nie zabiorą, po prostu. O kurde, tu mam jakieś rzeczy, których nie przeczytałem jeszcze. A to nie, to on jest, ja pierdolę. No, tam się nawet takimi rzeczami nie zajmą, bo po prostu, no co ty, no. Zapomnij.
Kurwa, jak on ma 500, to z czym ty tu wyjeżdżasz? Wiesz co? No, w sensie, że gdybym się zaplątał, to powtórzę, o co chodziło, że na przykład ktoś ci dokucza przez internet jakoś tam, nie? W jakikolwiek sposób, nie wiem, ktoś cię dręczy, tak? Że na przykład, kurde, nie wiem, no pisze do ciebie cały czas jakieś bzdury, nie wiem, grozi ci może nawet, czy coś. Albo, nie wiem, może grozi, to już za grubo, ale nie wiem, wysyła ci, nie wiem, swoje zdjęcia jakieś tam chore, czy nie wiem, cokolwiek, cały czas, nie? To na Ukrainie ona mówi, że się tym nie zajmą, jak pójdziesz na policję, nie? Po prostu nie mają ku temu jakby... No nie, tam jest bieda po prostu, no. Więc powiedzmy, zobaczcie, Ukraina jest niedaleko, nie? A tam się takimi rzeczami nie zajmują, no to myślicie, że się zajmą naprawdę jakimiś, nie wiem... Znaczy to jest akurat takie mniejsza sprawa, no to wiadomo, na pewno mają kryminalistykę rozwiniętą w jakimś tam stopniu. Nie mówię, że nie. Ale no nie wiem, czy w takim stopniu, kurde, jak tam się nawet takimi rzeczami nie mają, oni nie mają jakby na to środków, żeby się tym zająć, w sensie, że może i by się zajęli, ale nie ma na to po prostu ludzi, żeby się takimi rzeczami zajmować, coś w tym stylu, nie? Muszą oszczędzać na inne jakieś rzeczy, coś. Dlatego się tym nie zajmują najprawdopodobniej nawet. Znaczy przynajmniej ona tak powiedziała, no nie? Ale no... Czemu miałaby kłamać? Czemu miałaby kłamać, nie? W sensie, że jeżeli ona ma jakiś problem, no to ja mówię, no to musisz iść na policję wtedy, nie? No, że oni się tym nie zajmą. Wiesz... Jak ci dziewczyna mówi, że się policja czymś nie zajmie, to chyba znaczy, że się nie zajmie, no bo raczej ona by poszła po prostu na policję, nie? Po prostu. Bo po co ma się bawić w jakieś, kurwa, wiecie, sprawki? Jeżeli może iść na policję już, no to pewnie by poszła, nie? Chyba, że się boi, że tam jakiś odwet będzie, czy coś w tym stylu. Ale to bez sensu, przecież to jest policja, nie? Ja mówię, że no, możesz iść na policję, mówię, że na Ukrainie się tym nie zajmą na pewno. No i jak są, nie wiem tam, jak, nie chcę tutaj właśnie osądzać ani nic z tych rzeczy, ale jak są jakieś takie państwa, kurde, na przykład, nie wiem, mniej rozwinięte, no to oni prawdopodobnie mają tą kryminalistykę mniej rozwiniętą właśnie i nie są w stanie tak wyłapać wszystkiego. To tam pewnie najwięcej tych takich morderstw jest właśnie i tak dalej, bo oni się nie boją, że ich ktoś złapie, nie? Bo nie ma takiego rozwiniętego, że wiecie, że oni to wszystko znajdują, kurwa, właśnie twojego włosa, ślinę, nie wiem. Dlatego takie rzeczy się dzieją, a jak się wiadomo, że cię znajdą na pewno, praktycznie, no to... Właśnie główną rzeczą sprawiającą, że ludzie popełniają przestępstwo jest to, że myślą, że ich nikt nie złapie za to, nie? Lydia wciąż ma lepszy łuk. Bo się właśnie... Jeżeli wiedzą, że nic mi się nie stanie za to, co zrobię, no to nie będę miał przejebane, to wtedy oni to robią, nie? Kurwa, nic nie mam do sprzedania, to co? Co mi tyle waży, ja pierdolę. Więc tam pewnie najwięcej takich jakichś płatnych zabójców, kurde, działa, nie? Bo tam... Co to za robota, że tak powiem, w cudzysłowie, jeżeli zaraz cię znajdą, nie? I pójdziesz siedzieć. A jak cię nie znajdą? Albo jesteś w stanie zrobić tak, żeby cię nie znaleźli, no to pewnie prawdopodobnie działa, nie? Tutaj się nigdy nie odnajdę. W tym mieście. Pierdolę. Mind yourself.
No mówię, w tej kwestii to nie jestem też specem żadnym, nawet się tak jakoś nie interesuję super, ale na pewno nawet już po tych programach jakichś tych kryminalistycznych, jak się ogląda, to wiadomo, że oni mają tam swoje sposoby, ale nie wszędzie tak jest. Tam jeszcze jakiś smok lata. Dobra, mieliśmy zadanie główne próbować robić. To ta lutnia fina, kurde, z tego. To może lutnia fina najpierw jeszcze. Z jaskini. I potem w dół pójdziemy tutaj do pękniny za głównym zadaniem. Kurde, to muszę przejść obok tego smutnego giganta tu. Spróbuję go nie drażnić, i tak ma przesrane. Lutnia fina musi być gdzieś tu. W chuj niedźwiedziów. Ale fajnie, a to łódeczka to gdzie ona popłynie? Po co ta łódka tutaj jest? Można coś wyłowić? Jaskinia. Ciekawe co jest w środku. Ciekawe. Widzisz? Złapałem łososia. Teraz przerobiony został. Czy nie wiem, może ona tak też gadała, tylko że kurde, nikt się tym nie zajmie, bo jej się nie chce iść na tą policję, czy coś takiego, wiecie, nie bierzcie wszystkiego na 100%, nie? Ona tak powiedziała autentycznie, może powiedziała tak po prostu, bo nawet nie chce jej się sprawdzać, nie? Albo to nie jest aż takie, kurde, żeby iść na policję, może na tej zasadzie. Miałem po prostu na celu powiedzenie, że jak dobrze się to myślacie, nie wszędzie jest kurde tak samo z tym, kurde, rozwinięte wszystko, nie? Tutaj!
Kurde, co ja tak słabo biję ostatnio? Co jest ze mną? Dawno nie dawałem do tego, kurde, nie? Zaraz sprawdzę, czy nie jestem jakiś chory. Dawno nie dawałem do broni jednoręcznej, ale co z tego? No ale że bida na Ukrainie, to chyba wiadomo. Ciężko, żeby nie było. W ich sytuacji politycznej. Jedni sobie radzą lepiej, drudzy gorzej, jak to zwykle bywa, nie? U nas też są takie miejsca, kurwa, że człowieku nawet bym nie uwierzył, nie? Podobno. Gdzieś tam na jakichś dalekich wsiach, głębokich. Tak jak wszędzie. Oddawaj lutnie Flynna, ty kurde złodzieju. Chyba coś. Ole, dostał prosto w łeb. Chwila przerwy na kopanko. Łyczek. Skyrimek, zajebisty, lubicie, nie? Ja też. Jak widzicie, ja gram w gry, które lubię z reguły. Ogólnie jestem otwarty, jeżeli chodzi o granie w gry. Są tylko takie gry, w które nie chcę na pewno grać i nie będę. Ale większość rodzajów gier lubię raczej. Lubię też jakieś indie gierki takie. Jakieś takie platformówki lubię najbardziej, te takie 2D. To mi się najbardziej podoba. Przypominają się stare dobre czasy za gówniarza. I ogólnie lubię do tej pory, dobre gierki to są, takie niewymagające, a... Znaczy może wymagające są, ale w sensie, że... Biegniesz w prawo, musisz skakać na czas, wiecie, najczęściej coś takiego jest. Na tej zasadzie niewymagające. Nie rozbudowany jakiś hiper, że to musisz tam rozkminiać, kurwa. Okej, okay, nie ma lutni Flynna, widzę. Coś mi tu pokazuje niby. Ach, tu była. Kurwa, ominęłem ją. Kurwa. Flynn będzie zadowolony. Tu jeszcze jakiś typunio. Typunieczek. Jak się wchodzi to? No pokazuję ci jak w... Aha! A to ci nie spodziewa. Oła! Miałem sprawdzić, czy nie jestem chory, kurde. Cały czas zapominam. Kondycja zmniejszona. Święta, ale gorączka łamignata. Mapa skarbu.
może być. Tylko gdzie ta igna cała? Pewnie... tu. A więc to tak. Jaki odstraszacz, nie? Przewieszony. Śnieg. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim. Mądryś. Kurwa, z tym kapturem zasranym. Żeby on tak udźwigu nie zwiększał, to już bym go dawno zdjął, bo mnie wkurza, nie? Dalmorskiej ambasadzie odbywało się... Gdzie to? Tu chyba gdzieś... przy Błękitnym Pałacu. Pani Ateja mówi, że tylko ona ma lepsze... Ale jestem nieogarnięty w ogóle w tych miastach. Tu się idzie. No, znaczy... nie byłem przez chwilę pewien, czy tu chodzi o Akademię Bardów. Może tak, po prostu. Ale tak, chodzi o Akademię Bardów. Jedynym powodem, dla którego tak dobrze gram na lutni, jest mój wiek. Osiągnięcie mistrzostwa zajmuje całe życie. Udało mi się odnaleźć lutnię Fina. Naprawdę? Na bogów, udało ci się. Nie ma mowy, żebym ci zapłaciła tyle, ile ta lutnia jest warta. Ale mogę się nauczyć kilku sztuczek. Cieszę się, że nic mi już nie zaprząta głowy. No nice, nice. No proszę, gdyby tylko wszyscy działali tak jak ty. Kurde, sorki, nie pamiętam, jak ja to rozdaję, nie? I nie pamiętam, co teraz powinno być. Coś czuję, że kondycji dawno nie dawałem. Dobra, dajmy może... I ciężki pancerz chciałem dojechać do końca. Tam czytałem wasze komentarze, że... nie wiadomo, jak z tą... jakby... złowrogim chodem, nie? Ale wygląda na to, że to nie jest jakiś... to nie jest jakieś takie teges. Nie ma takiego, nie widzę takiego oddziaływania jakiegoś strasznego na to. Jeśli zostaniesz szumiony kolejny atak, wiem, że w twoim stronie zostanie zignorowany w przypadku, gdy nosisz na sobie wszystkie elementy zbroi. Następnie przez jedną sekundę będziesz otrzymał 75 mln przez sądważek, to jest obrażeń, to jest dobre. Gdy zostajesz powalony potężnym atakiem, przeciwnik również zostaje powalony. To chciałbym docisnąć po prostu i zajmiemy się czymś innym potem. I oczywiście zobaczymy się w następnym odcinku naszych wspaniałych przygód Skyrim Special Edition na modach. Gdzie udamy się powoli do pękniny w końcu. I zobaczymy tam główny wąteczek. Troszeczkę porobimy. Bo czemu by nie? Prawda? Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby było fajnie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pod filmem oraz na Discordzie.
jeżeli macie ochotę. I do zobaczenia w następnych odcinkach i w innych materiałach. Na razie. Jesteś dla mnie dobrym przyjacielem. To coś znaczy.